Proszę. Proszę wejść. Dzień dobry, proszę wejść. Dobrze, pan mówi, że jesteście. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dobry. Czy są przygotowane te wszystkie? Sierżant Jarosław Grąd, Komenda Miejska Policji w Słupsku. Was Staś postępowa. Proszę Panią, przebieg interwencji na podstawie artykułu 15 ustawy o policji ust. 1 prosił tu o okazanie dokumentów ustawności. Posiada Pani dokument? Tak, posiada. Poproszę. Zaraz Pani dokument. Czy Pan muszę powiedzieć, czy mieszkanie jest w Kosiecie? Nie. Nie ma zwierząt? Nie ma zwierząt. Niech Pani powie, o co chodzi. No mam już zorganizowane te pieniądze na kaucję na męża. Dostałam informację wczoraj, tutaj przyszedł wczoraj rano oficer CBŚ, że mój mąż, który pracuje za granicą, wyjechał w trasę, jeździ firmę, że spowodował wypadek drogowy, gdzie jakaś osoba ucierpiała, jest w szpitalu, no i został osadzony tam w więzieniu, w tej Holandii. No i teraz może mi pomóc, że jeżeli płacę 20 tysięcy kaucji, to on zostanie przywieziony tutaj. I widziała Pani tego mężczyznę, tak? Tak. A kontaktowała się Pani z mężem? Tak, kontaktowałam się od wczoraj, tylko dostałam tę informację, ale w ogóle nie odbiera. Nie odbiera telefonu. Wczoraj mu wpłaciłam 20 tysięcy na konto, bo tylko tyle miałam, bo łącznie miałam płacić 40, no ale już nie miałam więcej gotówki. I na dzisiaj się mówiliśmy, że przyjdzie tutaj do mnie 40 minut temu i mu dam resztę. Aha. No i dlatego to zmieniłam do Was, no bo nie wiem, nie odbiera do mnie telefonów, nie przychodzi, więc zmieniłam do Was. A nie znam Pani, nie przedstawiam się, nie mówię, jak się nazywa, nic takiego. Komisarz Jankowski. Komisarz Jankowski. 102.01. 01. Słuchaj, Pani zgłaszająca twierdzi, że przekazała pieniądze dla oficera policji, tak się przedstawił, na kaucję dla męża, który został zatrzymany za granicą. Podała tutaj rysopis, że to jest mężczyzna około 180 cm, łysy, ubrany w spet. To jest wykonany tutaj w stronę. Dzień dobry. Dzień dobry, no czemu Pan nie odbiera? Teraz zostawię więcej szczegółów. No dobrze, to zapraszam tutaj. Dobrze, czekam. Dziękuję. Tak. Że zaraz tu będzie, jest pod blokiem. No dobrze. W tym momencie zwracam Pani dokument, informuję Panią, że ma Pani prawo służenia zażalenia do właściwego miejscowego prokuratora na przeprowadzoną przez mnie czynność legitymowaną. Proszę! Dzień dobry Pani Dorota. Dzień dobry, zupełnie nie wiem. Dzień dobry, komisarz Jankowski. No Pani Dorota, nie tak się mówię. No ale dlaczego Pan nie odbierasz tego? Nie chciałbym Pan odbierać. Służbowe, no nie mogę, no. Panowie zupełnie są niepotrzebni. Panowie zaczęli się czynności. Pana. Czy Pan jest funkcjonariuszem policji? Oczywiście, CBS. Pan nie był mundurowany w związku z powyższym, prosiłbym o okazanie legitymacji. Nie mogę się wyjawić, pod przykryciem, także... W takim razie na podstawie artykułu 15 ustawy o policji ust. 1.1 proszę o okazanie dokumentu tożsamości. Posiada Pan dokument tożsamości? Powinniście mieć podane na odprawie, że CBS prowadzi akcję. Proszę Pana. Nie będę się ujawniał. Czy posiada Pan wszystko, co mogę powiedzieć, to, że jestem komisarz Jankowski i tyle z mojej strony. Proszę Pana, czy posiada Pan dokument przy sobie? Nie posiadam. Nie posiada Pan. Informuję Pana, że na podstawie artykułu 65 to wejdzie do gracji. Jeżeli posiada Pan doskonale dokument, to się nie okaże, to jest ale czy nie zrozumcie? Na karą do 500 zł. 6 miesięcy prowadzę akcję, a tutaj teraz patrolowcy wcinają mi się i psują robotę. No. Dobrze, w takim razie proszę o podanie danych osobowych. Nie podam Panu danych osobowych, nie będę się ujawniał. Pan nie rozumie, co Pana mówię? Mówisz do oficera. Proszę Pana, nie wiem, jest tak, no to łącznie z przełożonym, no nie wiem, no ustalaj. Proszę Pana, okaże mi Pan legitymację czy nie? Nie okaże legitymacji, nie będę się ujawniał, nie macie takiej kompetencji. W związku z powyższym, istnieje zasadne przypuszczenie, że popełnił Pan przestępstwo oszustwa, jest to artykuł 286. Jakiego oszustwa? Kodeksu karnego. No jakiego oszustwa? Nadmieniam, nie wytłumaczcie się z tego. Nadmieniam, że
podszywanie się pod funkcjonariusza policji także jest przestępstwem. Z uwagi na powyższe, na podstawie artykułu 244 Kodeksu Postępowania Karnego, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, będę musiał pana zatrzymać. Pogrążacie się. Proszę wykonywać moje polecenia w przeciwnym wypadku ze środków przymusu bezpośredniego. To będzie koniec naszej kariery. Proszę wstać. Proszę podejść do szafy. Zobaczcie się. Ale siedzi spokojnie. No i szeroko, ręce szeroko. Długo nie będziesz musiał zmieniać pagonów. Druga ręka. Podobną drugą rękę. Ale bardzo często. Żeby pan tego robić oficera za długo. Zaraz weźmie nogi. Potwierdzę pani, to jest ten mężczyzna. Tak, to jest ta osoba. Podniesie pan ręce. Pani drogo, niepotrzebne komplikacje. I to nie zależy pani na mężu. No jeżeli niepotrzebne komplikacje, to teraz się wszystko wyjaśni. Czy pan się martwi? Skończyło się. Mam dobrą pensję. Dobrą pensję masz. Tutaj to telefon. Wyjmę. On patrzy. Powiedzmy telefon. Ja mam ten bezpośredni przedmiot. A pan tu jeszcze? Nie, tam nie mam. Szanowni. Proszę się odgłosić. W związku z tym, że pan został zatrzymany, przysługuje pan następujące prawa. Przysługuje panu prawo do kontaktu z adwokatem bądź radcą prawnym. Mi się w żarcie nie poucza, ja wiem jak mam prawo. Pana, spokojnie. Przysługuje panu prawo do powiadomienia osoby najbliższej osoby wskazanej z zakładu pracy. I czy chce pan coś powiedzieć w swojej sprawie? Ma pan prawo się wypowiedzieć? Ja już się wypowiedziałem, ale pan słuchacie. Tak, dobrze. Stoi pan spokojnie. Stąd 01. Słuchaj, tak jak mówiłem, przyszedł tutaj mężczyzna. Pani potwierdza, że tam jest tutaj mężczyzna, który wziął od niej pieniądze. Nie chce, podaje się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, nie chce okazać legitymacji, twierdzi, że tu prowadzi jakieś działania operacyjne, nie chce się wylegitymować. Ja mam uzasadnione podejrzenie, że jest to sprawca oszustwa. Także zatrzymuję pana i prosiłbym o środek transportu, żebyś przysłał mi jakiś patrol do pomocy, ponieważ jestem w patrolu pieszym. Tutaj patrol jest w pobliżu, także ja myślę, że możesz już wychodzić na zewnątrz. No to ja się po chwili porozmawiam z panią i udaję się na zewnątrz. Pamiętajcie, że zatrzymujecie oficera. Nie wytłumaczycie się z tego. Proszę pani, pani dostanie wezwanie, będzie pani przesłuchana w charakterze osoby tutaj poszkodowanej, w tym wypadku świadka. A z panem udajemy się na do komendy miejskiej w Słupsku. Dobrze. To wszystko z naszej strony. Czy dobrze pani czuje? Tak. Nie potrzebuje pani pomocy? Nie potrzebuję. 100-01? Kończę interwencję, udaję się przed posesję i przyjadę na komendę. Zatem dalsze czynności z mężczyzną. Nie, tak, nie muszę państwa prosić. Przyjąłem, udaję się. Pana. Bezpiecznie jest? Bezpiecznie. Zapraszam. Nie czuć. Koniec. Stop!